Witajcie moi drodzy. Równo 5 lat temu nagraliśmy pierwszy Battle Report na kanał GrotOrderly.pl, znaczy na GrotOrderly główny. GrotOrderly.pl powstał parę lat później. Graliśmy ja i mój brat Krzysiek. Siema. Postanowiliśmy z tej okazji, takiego pięciolecia nagrywania Battle Reportów przeze mnie, zagrać jeszcze raz dokładnie tymi samymi armiami. Orki przeciwko Gwardii, co widać. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę w jakości, w stole i tak dalej. Mam nadzieję, że widać. Mam nadzieję, że wy też to zauważycie. Zapraszam was do oglądania. Jeżeli wam się spodoba ten Battle Report, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Zostawcie komentarz. Bardzo chciał to zrobić. I dajcie mi znać, czy takie Battle Reporty was rajcują, czy mój brat ma się częściej pojawiać na tych Battle Reportach. Czy rzadziej. Czy rzadziej raz na 5 lat. Nie graliśmy właściwie w międzyczasie chyba, nie? Ale chyba nie nagraliśmy Battle Reportu. W każdym razie zapraszamy do oglądania. Jeśli nie widzieliście pierwszego Battle Reportu, będzie on też w tej playliście, w której znajduje się ten, czyli w sumie Battle Reportów, ale może się znajdować na angielskim kanale, więc link będzie w opisie, bo tam ten Battle Report się pojawił. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Miłego oglądania. Na jednej z daleko wysuniętych planet, które były wykorzystywane jako czujki Imperium, zgrupowanie Gwardii Imperialnej napotkało przemieszczające się niebezpiecznie blisko bandy orków. Regiment Gwarii nie był w pełnej gotowości, gdyż trwały tam szkolenia lokalnych sił PDF przed ostatecznym włączeniem ich w regularne siły Astra Militarum. Dowództwo rozważyło za i przeciw i doszło do wniosku, że będzie to ostateczny test dla dowódców niższego szczebla. Pozwolili im wybrać wyposażenie oraz sposób, w jaki wróg zostanie zniszczony. Młodzi i niedoświadczeni dowódcy przygotowali zasadzkę na orków w zdewastowanym i opuszczonym sektorze 73 Alfa. Zdecydowali, że staną z orkami oko w oko, aby pokazać im siłę i umiejętności walki wręcz Imperialnej Gwardii. Nierozważni chcieli pokazać swoim przełożonym swoją odwagę i męstwo. Orki jednak miały się na baczności i takie zasadzki nie były im obce. Szybko wywiązała się walka, która zakończyła się okropnym rozlewem krwi. Czyjej? Dowiecie się oglądając dalej. Armia Gwardii Imperialnej składa się z dowództwa. Mamy Warlorda z Power Swordem, Monoklem i Carapace Armor. Do tego w składzie ma Regimental Standard, Voxcastera, Snipera i Medyka. Wszyscy oczywiście są weteranami. Następnie mamy trzy oddziały, takie same gwardzistów, 10 ludzi, Grenade Launcher, Voxcaster oraz Sierżant, który uzbrojony jest w broń do walki wręcz oraz Las Pistol. Wszyscy w 10 są zamontowani w Chimerze, która ma multilaser na wieżyczce oraz bolter na kadłubie. Są trzy takie same dokładnie oddziały. Tutaj jest numer 2. I po prawej stronie mamy oddział numer 3. Wszystkie te oddziały są także weteranami. Czwarty oddział to jest oddział też 10 gwardzistów. Właściwie jeden momencik. Tutaj mamy oddział z flamerem, więc są trzy oddziały z granatnikami i jeden oddział z flamerem. Wszyscy są weteranami. Tutaj jest jedna tylko taka różnica. I ostatni oddział gwardzistów to 10 gwardzistów z lasgunem, voxcasterem i sierżantem z bronią krótką.
I zamykając już armię Gwardii Imperialnej, mamy Liman Rasa z Demolisher Cannonem, Multimeltami na Sponsonach oraz Heavy Bolterem zamontowanym na kadłubie. Całość armii to 995 punktów. Przed nami armia orków, a w niej mamy przede wszystkim oddział Warbikerów, mamy Warlorda, czyli Warbossa na motorze, Painboya i czterech dodatkowych Nobobikerów. Trzech z power, z Big Chopami i Power Clawem. Mamy Looted Wagon z Kill Cannonem oraz trzy oddziały. Jeden oddział dwóch Devcopt z Rocket Launchami, jeden oddział jednej z jedną Devcoptą z Rocket Launchami i dwie Devcopty także z Rocket Launchami. Mamy oddział Grecinów, 10 Grecinów, oddział 10 Orków plus Big Shoota i Nob z Power Clawem, wszyscy w ciężarówce. I po drugiej stronie mamy dokładnie to samo, czyli oddział 10 Grecinów z Antherdem, 10 chłopaków plus Nob plus Big Shoota i ciężarówka z Big Shootą. Całość armii orków to 996 punktów i tak się ona prezentuje. Gramy misję Crusade, czyli mamy trzy obiektywy. Mamy pierwszy obiektyw tutaj, na stronie Krzyśka, jako gościowi pozwoliłem mu wystawić dwa obiektywy, czyli ma jeden obiektyw tutaj, drugi obiektyw tutaj, a ja swój obiektyw umieściłem w swojej strefie rozstawienia. Jako, że jest to Eternal War, czyli obiektywy liczą się dopiero na koniec gry, czyli w ogóle w trakcie gry one nie mają żadnego znaczenia, dopiero na ostatnią turę. Gramy 5, 6 lub 7 tur. Pierwsza tura ma Night Fighting, oczywiście mamy Slay the Warlord, Linebreakera i First Blood. A Krzysiek wylosował, że będzie szedł pierwszy i się wystawiał pierwszy, więc tak się wystawił oto. Mamy tutaj jego ustawienie. Pierwszy oddział gwardii przed Chimerą, oddział gwardii bez Chimery z ciężką bronią. Mamy Command Squad w ruinach, mamy kolejny oddział gwardii. Gwardia w środku. Tutaj jest gwardia w środku, to jest, dlatego jest ta kosteczka, tak? Tak. Dobra, i tutaj mamy kolejny oddział gwardii z jednostką na zewnątrz i Liman Rasa. Natomiast ja wystawiłem się w sposób następujący. Tutaj z jednej strony Gryciny. To mamy jakiś tam cichy plan, co z nimi zrobić. Tutaj dwa traki pełne bojców. Mój Looted Wagon. Gryciny i mam swoich Nobbikerów. Tutaj w takiej dziwnej miejscówce. Dlaczego tak? Dlatego, że Warlord wyrosował Master of Ambush, czyli on i trzy jednostki, trzy inne jednostki, które są non-vehicle, czyli to są te jednostki, dwie devcopty, jedna devcopta i dwie devcopty, poszły do rezerw, a on ma infiltrate. Znaczy, no one też mają infiltrate, mogą być w rezerwach. Więc dlatego wystawiłem się 12 cali od jego jednostki, bo on mnie nie widzi. Tutaj się dlatego tak jestem ściśnięty. Więc Krzysiek powinien iść pierwszy, ale zobaczymy, czy uda mi się ukraść inicjatywę. Chycę sobie swoje pudełeczko, które nigdy nie przynosi mi szczęścia. 3. Dobra, idziesz pierwszy. Powodzenia. Zaczynamy. Pierwsza tura Krzyśka, pierwsza tura gwardii, tak to nazywajmy. Jednostki tutaj posunęły się do przodu, czyli co? Trzy cale się poruszyły, tak żeby być w zasięgu obiektywu. Aczkolwiek pamiętaj, że obiektyw nie liczy się do ostatniej tury, czyli tak naprawdę do piątej tury możesz o nim zapomnieć. Tutaj jedna chimera pojechała ile? 6 cali? 6 cali. Tutaj kolejny oddział jest w ruinkach. Oni chyba już dalej poszli, nie? No, oni poszli 5 cali. 5 cali i twoja chimera bardzo śmiesznie stoi, no ale tak to już niestety jest. Oddział dowodzenia nie ruszał się. I tutaj ci się przemieścili troszeczkę do przodu. Nie. Ci się przemieścili troszeczkę. Na objective. Dobra. W swojej fazie strzelania gwardia wydała rozkaz Bring it down. Czyli jeden unit dostał zasadę Tank Hunters. Nie była ona potrzebna, gdyż oddział z Las Cannonem, oddał celny strzał w moją ciężarówkę i zabrał jednego hull pointa. Niestety efekt na rzucie kością penetracji był 4, czyli crew stunt i po prostu muszę strzelać z naprzotami i tak dalej, i tak dalej. Nic wielkiego się nie stało, reszta oddziałów niewiele się ruszyła, jedna chimera się poruszyła trochę do przodu w fazie strzelania. Tutaj jeden oddział jeden cal, drugi oddział też jeden cal. Nic wielkiego się nie stało. W pierwszej fazie ruchu orkowe motory przesunęły się na otwartą pozycję, tak aby wystrzelać tutaj gwardzistów, którzy stoją na znaczniku. Kill Cannon, znaczy Looted Wagon przesunął się trochę 6 cali do przodu i wagony, traki, ruszyły też do przodu. Okazało się przy okazji, że przecież
Track jest open topped, więc nie jest stunt, cross stunt, tylko jest stracił broń, bo wynik rzutu był 4, więc plus 1 za open topped i stracił big shooter. I po lewej stronie po cichutku gryczyny przesuwają się do przodu. Jeszcze nie wiem po co, ale się przesuwają. Faza strzelania dla orków była przewidywalna. Luty Dwagon nie trafił ze swojego działa. Tutaj mieliśmy Turbo Boosta, nie Turbo Boosta, Flatouta, czyli jak to się nazywa, kurczę, dodatkowy ruch pojazdów, Flatout chyba, już nigdy, zawsze mi się myli Turbo Boost z Flatoutem. Dalej mieliśmy tutaj Knobbikerów, którzy oddali 18 strzałów w oddział Gwardii i zabili tylko jednego. Fantastycznie. No ale przynajmniej teraz mają w co szarżować, więc hej! Pierwsza tura orków zakończona szarżą. Knobbikerzy z Warbossem i Painboyem zaszarżowały i zniszczyły oddział Gwardii i w konsolidacji przesunęły się w ruinki. Na Overwatchu nic mi nie zrobiłeś. Nie. Nic mi nie zrobiłeś, ale w Nowostrzale ja ci zamieniłem jednego i później resztę, właściwie całego zniszczenia dokonał Warboss i Knob z Power Clawem. Oni zabili chyba 7 kolesi, nie? Reszta tam jakieś szczegóły. Przechodzimy do drugiej tury Gwardii, której już coś się pewnie będzie działo ciekawego, bo twoje pojazdy są w miejscu, które mogą do mnie strzelać. Na przykład tutaj. Druga tura, faza ruchu Gwardii. Tu się nie przesunęło nic. Nic. Tu też nie. Tu się też nie przesunęło. Tutaj chłopaki trochę podeszli. Dobrze pamiętam? Mhm. Natomiast tutaj ci chłopcy wybiegli, przebiegli dalej, zbliżając się niebezpiecznie do moich grecinów. Rozpocznijmy drugą turę strzelania od klasycznego ujęcia na Krzysztofa. Krzysztof, jak masz ocenić? Jedynki, same jedynki. A weź tu was zabijaj orki, no weź tu zabijaj orki. Dobrze, zacznijmy od tego, co miało miejsce. Gwardia znowu rzuciła rozkaz Bring It Down na Heavy Support Team. Oddali strzał, w ciężarówkę strzelałeś? Nie, tutaj. Strzelałeś w Luty Dwagona. Nic ci się nie udało zrobić chyba, tak? No nic. Nic się nie udało zrobić. Następnie strzeliłeś Chimerą, strzeliłeś ten oddział. Multilaserem. Co wyrzuciłeś? Trzy jedynki. Heavy Bolter co wyrzucił, trafił mi raz i nie zbundował. Nic nie zrobił. Następnie... Kawera mi się odchroniłeś. Tak, ten kawer mi pomógł. Tutaj strzelił jeden odważny gwardzista z Flamera i zabił mi trzech chłopaków na kipie. Niestety. Ta Chimera strzeliła znowu z multilasera. Co wyrzuciłeś? Chyba też trzy jedynki. Trzy jedynki wyrzuciłeś. Heavy Bolter nic nie zrobił. I dalej mieliśmy strzał z granatnika stąd, który trafił pojazd. I co wyrzuciłeś na penetrację? Jedynkę? Jedynkę. Dlatego już wymieniłem kości, już nie mam tych samych kości, co wcześniej. Wymieniliśmy kości, teraz masz imperialne kości nieorkowe. I tutaj Limon raz strzelił w Luty Dwagona. I co zrobiłeś? Rozwaliłeś Silos. Tak, trafiłem Silos. Czyli twoje dumne, bo orki będą budowały. Twoja tura strzelania bezowocna. Dobrze, Krzysztofie, czy będą jakieś szarże? Może od razu to zróbmy. Czy będą jakieś szarże? Okej. Okay. Nie, chyba nie. Nie, nie będzie żadnych szarży. To bez sensu. Druga tura orków, faza ruchu. Z rezerw weszła mi jedna devkopta, którą umieściłem po tej stronie stołu. Oraz druga devkopta, na którą, drugi oddział devkopt, na którą wrzuciłem piątkę i szóstkę i mogłem ich umieścić z tej strony. Motory rzucały na Dangerous Terrain i przemieściły się tutaj. Jeden z nich dostał wunda, ale go obronił. Na szczęście, więc nic się nie stało. Chłopaki się poprzemieszczali, ciężarówka podjechała 6 cali, chłopaki się wysadzili, żeby zaatakować Command Squad. Drugi oddział trochę odważniej wyskoczył tutaj z unieruchomionej wcześniej ciężarówki, która po wyjeździe na trudny teren. Nie kupiłem nie Grotilgersu, tylko Reinforced Ramu i wyrzuciłem jedynkę, bo trudno. Będą teraz szarżować tutaj chłopaków. Poza tym nie było żadnego innego ruchu. Luty Dwagon się nie ruszył. Greciny, broń Boże, się nie ruszyły i drugi oddział Grecinów też się na razie nie ruszył. Druga tura strzelania orków była przewidująco średnia. Devkoptom tutaj nie udało się nic zrobić Chimerze, która stoi tutaj. Knobbikerzy wystrzelali tylko częściowo oddział. Zabiłem ci ilu? 2, 4, 6, 8, dwóch ci tylko zabiłem, tak? Dwóch.
Dwóch zabili z tego oddziału. Natomiast ten oddział tutaj, który szarżuje oddział Command Squad, zabił snajpera. No typowy strzał orków. Ten oddział natomiast, mniejszy oddział, zabił więcej, zabił dwóch chłopaszków z tego oddziału. Zabił Flamer, który mógłby się przydać w Overwatchu. I jednego pana z Lasgarem. Natomiast ta Chimera, ta Devcopta, wbiła jednego wunda na Liman Rasa. Tutaj ma w plecki. Tada. Faza walki w drugiej turze orków przebiegła naprawdę bardzo pomyślnie. Aczkolwiek nie do końca. Przede wszystkim motorki Nobbikerzy zszarżowali oddział tutaj weteranów. To byli też weterani, nie? To byli weterani, tak. I jak widzicie, został sierżant. Oczywiście widzieliście wcześniej wstawkę. Został sobie sierżant na polu walki. Dlaczego? Ponieważ wyrzucił na swojej liderce później po całej walce przegraniu o 9 chyba. Wyrzuciłeś 8 czy coś, więc musiałbyś uciekać. Ale ponieważ był tutaj twój command leader, mogłeś przerzucić to, tak? Mhm. I co wyrzuciłeś? Dwie jedynki. I udało ci. Czyli stoi na polu walki. Nie taki super wynik dla mnie, ponieważ zatrzymałeś mi cały oddział wart Bóg wie ile punktów jednym gostkiem na kolejną turę. No trudno. Druga walka, gdzie tutaj był command squad, zostali oni zjedzeni przez ten oddział. Niestety nie obyło się bez ofiar, zabiłeś mi chyba 4 orków, ale uciekłeś, tak? Bo to nie zabiłem ci ich do końca. Też twój warlord walczył do samego końca. Ale nie udało mu się liderki rzucić, bo też musiałby rzucić jedynki z tego co pamiętam, tak? Nie, twój boss jakiś tam go pokonał. A tak. Przeżył ataki wszystkich chłopaków, ale Warboss przyszedł i ostatnim atakiem go dziabnął. No i tutaj ten kombat, gdzie tutaj jeszcze orki nie wyszły, nie doszły do siebie po nim, leżą jeden nad drugim, spowodował, że ten oddział ucieka w kierunku swojej krawędzi. No i to był koniec drugiej tury orków. Teraz przechodzimy do trzeciej tury gwardii. Trzecia tura gwardii. Sierżant oczywiście się nie ruszył nigdzie. Oddział zebrał się, rzuciłeś 6. Zebrali się i mogą tutaj coś sobie podziałać. Chimera zbliżyła się do... i patrzy się gniewnie na tych orków, którzy zabili jeden oddział. Ta Chimera, zapomniałem, chce się zemścić na devcoptach, które zarysowały jej lakier, bo nic nie zrobiły. Czemu nie ruszyłeś się tą Chimerą? No, ona będzie strzelała. Aha, okej. Okay. Bo tutaj ta Chimera odwróciła się i będzie strzelać w devcoptę. Liman Ras stracił bunda, ale stwierdził, że nic nie będzie robił. No i ci nadal biegną po Greciny chyba. Tak mi się wydaje, że biegniesz po Greciny. Po cóż innego mógłbyś biec? Dowiedzieliśmy się też, analizując zasady. I tutaj poprawcie nas, jeśli się mylimy. Lasgan Ray się to nazywa. Czyli mamy 3 lasgany w jednym array, 3 lasgany w drugim array, no i mamy samą Chimerę. Lasgan i Ray może strzelać w cele odrębne od Chimery, czyli i dodatkowo każdy array może strzelać w osobny cel. Tak jest napisane w kodeksie gwardii. Czyli czy to oznacza, że załóżmy na przykładzie tej Chimery, główne działo i bolter może strzelać w jeden cel, jeden array może strzelać w drugi, a drugi array w trzeci cel. Czy mamy rację, czy jakoś inaczej, czy źle zinterpretowaliśmy zasady? Napiszcie w komentarzach, dajcie nam znać, z chęcią się czegoś nauczymy. Faza strzelania trzeciej tury gwardii przyniosła niesłychane efekty. Chimera wystrzelała tutaj jednego wunda na devkopcie, która odważyła się zarysować jej lakier. Tutaj oddział, który się zebrał, strzelił worków, zabił chyba jednego, ale największy burn przyszedł z tej Chimery, która zabiła w sumie 4 chyba orków tutaj zabiłeś, nie? Nie, 2, przepraszam. Mhm. Tutaj zabiłeś 2. Ta Chimera w oddział, który tutaj zmasakrował ten oddział, zabiła aż 4 orków, zmuszając oddział do ucieczki. Chimera po tej stronie zdjęła devcoptę i devcopta już nie stanowi zagrożenia dla Liman Rasa i oddział gwardzistów zaczął strzelać, oddał salwę strzałów do Grecinów, którzy rzucili się na ziemię i nie zabiłeś żadnego? Żadnego nie zabiłeś i na tym się skończyła trzecia tura strzelania gwardii. W fazie walki wręcz gwardii sierżant niestety poległ
motocyklom, motocyklistom. Dał sobie spokój. Tak, po prostu wyciągnął miecz i poderżnął sobie gardło. Tak było wygodniej i szybciej i mniej boleśnie. Następnie ci ludzie, zapomnieliśmy, że nie mogą szarżować, ponieważ strzelili ze swoich lasgunów, które są rapid fire i nie mogą szarżować po użyciu tej broni. Więc przechodzimy teraz do... Ale jakbyście mieli inne opinie na ten temat, to... To dajcie znać. Tak jest, bo wydaje mi się, że po broni rapid fire, jeśli się z niej strzeliło, tym bardziej dwa razy... Ale oni strzeli rapid fire. Ale strzeli po prostu z broni, która ma zasadę rapid fire. Po to są bronie assault, żeby z nich móc strzelać i asaltować. No, to tyle. Z mojej małej główki. Ruch orków w trzeciej turze wygląda następująco. Devcopty przemieściły się, aby strzelać na boczny pancerz chimery. Motory przemieściły się stąd i lecą tutaj, aby zniszczyć tą chimerę lub ten oddział. Następnie mamy ten mały oddział, który z power clawem dzielnie uderzy w tylny pancerz chimery. Mamy ten oddział, który nie zebrał się niestety. Mamy traka, który z big shootem będzie strzelał w tych oto gwardzistów, którzy tutaj przebiegają nieostrożnie. I udało mi się wyrzucić znowu 1-2, aby te devkopty pojawiły się w tym miejscu i znowu być na tył Limonrasa. Niestety, jeśli im się nie uda zniszczyć Limonrasa, to jest bardzo prawdopodobne, czeka ich kiepski los. Dodatkowo mamy jeszcze gryciny, które wstały i przemieściły się w to oto miejsce. No i zobaczymy, co jeszcze uda mi się zrobić z luty dwagona. Moim zdaniem MVP tego meczu to jest ten oddział grycinów, który dzielnie stoi i trzyma obiektyw od początku. Nawet o nich zapomniałem. Faza strzelania orków w trzeciej turze wyglądała następująco. Devcoptom i luty dwagonowi udało się wbić 3 halpointy na chimerze. I wielkim sukcesem zabili ją w końcu. Noby na motorach zabiły tylko jednego gwardzistę. Okazuje się, że to nie ma sensu nimi strzelać w ogóle. Nie wiem, albo ja źle strzelam, albo coś. Tutaj ten mały oddział oddał strzały w tył chimery, niestety nic nie zrobili. Ta ciężarówka strzeliła już w tych ludków i nic im nie zrobiła. Nie trafiło nawet chyba i devkopty wbiły jednego wunda na Limonrasa i będą teraz go szarżować, bo mogą. A nie? Trzecia tura, faza szarży, faza walki wręcz dla orków, przeszła dosyć pomyślnie właściwie. Tutaj Boisi, nawet nie Nob, tylko Boisi, zdewastowali chimerę i jest ona w ogniu. Noby zjadły oczywiście 4 gwardzistów, którym nie udało się nawet jednego wunda zabrać i stoją teraz naprzeciwko chimery pełnej gwardzistów kolejnych. I tutaj mamy w tym narożniku chimerę Limonrasa z devkoptami dwoma, które czekają, aby zostać zniszczone. One w walce wręcz nic nie zrobiły pojazdowi. Ruch gwardii w jego czwartej turze wyglądał następująco. Chimera cofnęła się na pozycję i wysypali się gwardziści. Kolejni gwardziści cofają się i spróbują się obudować i sfortyfikować się w tym tutaj imperialnym budynku. Muszą ufortyfikować. Jedyne, czego muszą się pozbyć, to devkopty, które cały czas się tutaj na nich czają. 3 czołgi, 3 pojazdy, 20 gwardzistów i 6 bajkerów, którzy na nich będą polować. Gwardia strzela wszystkim zupełnie strzeliła. Niestety, Limonrasowi nie udało się skrzywdzić devkopt. Natomiast gwardii Chimerom udało się zadać 2 wundy. Jednego wunda na rannym motocykliście i drugiego wunda na kolejnym. Jakiś jest to sukces. Moje devkopty, 2 devkopty przesunęły się tutaj stąd. Przeleciały 12 cali i szukają nowych celów. Track stąd przemieścił się tutaj, aby zająć obiektyw, który chowa się w tych ruinkach. Stwierdziłem, że tak, mniej ma szansę coś zrobić niż devkopty. Oddział tych 5 boysów zebrał się, więc będzie coś kontynuował, próbował coś zrobić. Motorki podjechały bliżej, tak aby przygotować się do szarży. Boysi też podbiegli bliżej, aby przygotować się do szarży na chimerę. No i devkopty stąd też przygotowują się do następnej tury ataków w Limonrasa, którego może w końcu w czwartej turze zdejmą. Gryciny ani po prawej, ani po lewej nic nie robią. Ładnie trzymają obiektywy za całe 70 punktów.
Orcza, tura strzelania w fazie czwartej, w turze w czwartej, poszła całkiem nieźle. Powiedzmy, ta ciężarówka na flataucie wpadła w ruinę, niestety bez reinforstra mu się zimobilizowała, ale na szczęście jest w trzech calach od obiektywu, więc mamy go. Ten oddział strzelił w gwardzistów, niestety nic im nie zrobił. Dojdziemy zaraz do kulminacyjnego punktu, który jest bardzo zabawny. Devkopty oddały strzał w Chimerę, zabierając jej jednego halpointa. Chłopaki niestety nic nie mogli zrobić Chimerze, więc nie oddali żadnego strzału. Natomiast... te devkopty też nic nie zrobiły. Nic nie zrobiły, nie rzuciłem, mimo że miałem rerolla, nic nie zrobiłem. Natomiast Looted Wagon spisał się rewelacyjnie, oddając strzał w sierżanta, który tutaj stoi. Niestety, strzał się zeskaterował i poleciał 12 cali w tą stronę. Trafił idealnie kółeczkiem tutaj w środek, zahaczając Chimerę, wbijając kolejnego halpointa i raniąc jednego orka. Na szczęście siła 8 niczym jest dla zmotoryzowanego orka. Nie jest to dwa razy więcej jego toughness, więc przeżył. Na szczęście. Po fazie walki w czwartej turze orków Boisi zniszczyli Chimerę i przemieścili się dalej do kolejnych pojazdów. Motocykliści, jeden zginął od ostrzału Overwatch, niestety, no ale takie to już losy. Od granatnika zginął chyba, nie? Nie, od lasganów, od ściany lasganów zginął, latarek, oślepili go na śmierć. I to chyba wszystko, co się stało. No bo tutaj devkopty nie atakowały, ponieważ z siłą 4 na przedni pancerz niewiele mogą zrobić, więc niestety stoją i zostały wystawione na ostrzał w następnej turze. Zrobiliśmy wszystko szybko, czy właściwie fazę strzelania i ruch. Ruch i fazę strzelania w jednym czasie, ponieważ nie było żadnego ruchu. Gwardia się zupełnie nie przemieściła. Natomiast ten oddział gwardii, gwardzistów, oddał w salwę 15 strzałów w motocyklistów, moich nobbikerów, i zabił dwóch. Nie, jednego. Zadaliśmy dwa wundy, dokończyłeś jednego i zraniłeś kolejnego. A Chimera dokończyła robotę i zabiła mi kolejnego. Na szczęście zdałem liderkę na 8, Warboss ma liderkę 9, więc wszystko jest po mojej myśli. Limon Rasowi nie udało się wystrzelać devkopt i idziemy do mojej piątej tury. Warboss zdecydował się, że da popisać się swoim chłopakom i uciekł z pola walki. Nie chce ci oddać jednego Slay the Warlord, więc uciekłem. Boisi idą zrobić to, co z czym devkopty męczą się już od jakiegoś czasu, więc muszą najpierw zabić Chimerę, a później dojdą do Limon Rasa. Devkopty natomiast w akcie desperacji spróbowały jednak wskoczyć w trudny teren, w dangerous terrain właściwie, i udało im się nie rzucić żadnej jedynki, więc będą strzelać tutaj w Limon Rasa na jego tylny pancerz i boczny. Kolejne dwie devkopty podleciały sobie tutaj bliżej, żeby pomóc chłopakom i będą strzelać w Chimerę. Niestety będzie miała na cover save dla nich. I tutaj tych pięciu chłopaków podbiega bliżej tych chłopców, żeby w końcu w nich strzelić. No i oczywiście mamy Looted Wagon, który będzie strzelał w to wszystko swoim wielkim działem, aby narobić zamieszania. Och, jakie to było piękne. Looted Wagon w końcu trafił. Direct hit na sierżanta, sporo lookout serów i został tylko sierżant i granatnik. Na moje szczęście oddział zniszczony w 80%, na moje nieszczęście zdał liderkę. Devkopty oczywiście znowu nic nie zrobił Limanasowi, bo przecież jakżeby inaczej. Boisi nie mogą nic zrobić, zaraz będą szarżować tą Chimerę. I te dwie devkopty też nic nie zrobiły. Devkopty w końcu w walce wręcz rozwaliły Limon Rasa, zadając mu ten jeden halpoint. Tutaj grupka boysów zniszczyła w walce wręcz Chimerę. I zmierzają teraz na dwóch ostatnich gwardzistów. Jeszcze zobaczymy, kto na kogo zmierza. Szósta tura gwardzistów. Musimy rzucić, czy gramy szóstą turę. Rzucaj, nie pamiętam, chyba na 3+ gramy szóstą turę. Kurwa, gramy szóstą turę. No dobra, cóż, to gramy i zobaczymy, co potrafisz zrobić. Ruchu nie było. W strzelaniu zabił mi gwardzistami granatem. Granatem.
jednego orka. Trafił idealnie. No nie był to direct hit, ale zniosło o jeden cal, więc spoko. Zaszarżował. W Overwatchu dostał jednego wunda, którego wysejwował. Niestety. Ale w kombacie niestety nie udało mu się zadać żadnej rany. Natomiast w nob po prostu trzy razy machnął power clawem, dwa razy trafił i zabił. I na tym kończymy tą rozgrywkę. A mógł zabić. Wychodzi na to, że no, dostał krzyk table'a, ale nie można było się spodziewać niczego innego, ponieważ krzyk bardzo rzadko gra, więc graliśmy sobie tak dla fanu. Nie było źle. Popełnił parę błędów, ale o tym już powiemy w podsumowaniu. Kiedy już było po wszystkim, orki zabrały się do szabrowania wraków, naprawiania własnych pojazdów i w ciągu kilku godzin uwinęły się i zniknęły z pola bitwy. Dowództwo Gwardii Imperialnej z politowaniem obserwowało to pobojowisko oczami serwoczaszek sprytnie pochowanych w budynkach. Jednostka 33D nie przeszła testu. Wydane już zostały rozkazy uzupełnienia braków. Niewielka to była strata. Więc tak, po 4 godzinach przyjemnej rozgrywki doszliśmy do finału. Finał jest... dramatyczny. Niezadowalający. Zależy jak dla kogo. Dla mnie finał jest bardzo zadowalający, ale wiem, że Krzysiek nie gra zbyt często, a ja potrafię wygrać tylko z nim. Więc dla mnie jest to sukces, dla niego jest to nauka. Nie bierzemy tego jako jakieś tam wyniki rywalizacji. Jak widzieliście, gra była całkiem ciekawa. Mam nadzieję przynajmniej. Nam się bardzo fajnie grało. Następny Battle Report, jaki będziemy robić, mam nadzieję, że będzie Krzysiek bardziej ogarniał zasady, więc będziemy mogli nagrać go na żywo. W sensie będzie wszystko widać, co i jak robimy podczas tury. Będzie to zabawniejsze, ponieważ ilość zabawnych tekstów, która miała miejsce podczas gry, była dosyć duża i myśmy się ubawili, więc podejrzewam, że wy byście się też ubawili. Jakie błędy Krzysiek popełnił, które mogę mu wytknąć od razu? To, że nie schował swoich jednostek w chimerach. Chimery mają lasgun array, który potrafi strzelać, jak się okazuje, najprawdopodobniej w odrębne cele, i to w dwa odrębne cele do chimery i do jej głównego działa. Czyli może strzelać z jednej strony, z drugiej strony, a chimera w sobie. Więc to jest bardzo fajne, szczególnie jeśli się gra przeciwko piechocie. Lub też po prostu można ustawić sobie taki wagon chimery i po prostu strzelać w jedną stronę. No i też takim jednostkom jak moje orki, które muszą z bliska tylko potrafią otworzyć chimerę, utrudnia to o jedną turę dostanie się do mięsa w środku po prostu, tak? Lub też powinieneś zastawić swoje jednostki ścianą chimer i po prostu mieć piechotę, że jak ja już przejdę przez te chimery, to tam spotkam się z milionem latarek, tak? 50 latarkami. No powiedzmy, ja do tej pory chimery traktowałem jako właśnie takie wsparcie ogniowe przy użyciu multilasera Heavy Boltera i w wielu przypadkach to się przydawało, jeżeli tylko kości były przejazne, ale następnym razem zrobimy lepszy użytek z chimer. I podejrzewam, że pomalujemy jeszcze trochę innych jednostek, bo mamy jeszcze trochę jednostek. Mamy Stormtrooperów, mamy 5 albo 6, tak jak mówiłem, Sentinelów. Mamy jedną Walkirię, nie Walkirię, tylko Vendetę. Vendetę Walkirię. Którą możemy pomalować w odpowiednio. I jednego Limon Rasa jeszcze mam, który jest niepomalowany. Więc na następny raz, kiedy będę grał z Krzyśkiem, będziemy grać Gwardią. Mam nadzieję, że te jednostki będą pomalowane i będą wystawione. Tak jak wiecie, staram się w moich Battle Reportach nie grać figurkami, które są niepomalowane. W tym Battle Reporcie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, były 2 niepomalowane figurki. Były kiepsko pomalowane figurki. No okej, niedokończone, dlatego że taka była rozpiska, no i pasowały po prostu. Więc widzieliśmy, że okej, niech przejdą w całej tej puli figurek. Przejdzie to i nie ma problemu. Natomiast nie wiem, kiedy będzie następna gra. Za jakiś czas, za kilka miesięcy podejrzewam. Może w styczniu, zobaczymy jak się będzie miał czas. Pomalujemy, pogramy. On maluje, ja będę grał.
Tak jest. Jeżeli macie jakieś sugestie co do armii Krzyśka, co mógłby zmienić, gracie gwardią, zasugerujcie mu w komentarzach i podziękujemy wam łapką w górę za taki komentarz na pewno. Ja nie gram gwardią, Krzysiek rzadko gra gwardią, mimo że gwardię, jak widzicie, bardzo lubi. Moja rozpiska orkowa była rozpiską szybką, jak widzicie, byli to speedfreaksi, wszystko na czerwono, pojazdy, dużo pojazdów, wszystko do przodu poszło, devkopty, motory, ciężarówki, no i tylko jeden UT2, który stał w miejscu, no i greciny, które od tego są. Jedyna rzecz, którą po swojej rozpisce bym zmienił na te 1000 punktów, to, że jeden oddział grecinów bym zmienił na devkoptę, ale tylko w tej misji. Tylko w tej misji, ponieważ ona, jakby była inna misja, jakby miała więcej obiektywów, to na pewno te gryczyny by się przydały na innym obiektywie, po prostu, żeby je postawić. Więc to jest coś, co ewentualnie mógłbym zmienić na większą ilość punktów. Rozważę wzięcie ich mimo wszystko. Także dziękujemy wam za oglądanie. Tak jak prosiłem wcześniej, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli trafiliście tutaj z jakiegoś innego linka, z jakiegoś innego miejsca, z jakiejś grupy. Cóż, a my postaramy się nagrać jeszcze jakiś Battle Report wkrótce i zastosować się do waszych sugestii, które zostawicie w komentarzach. Dzięki wielkie, do następnego razu. Cześć. Hej. Jedni klapsa. Dupa. Się wypowiedział, kurwa.